Kilka ładnych miesięcy. Ja tutaj gościłem przedstawicieli firmy Cepter niemalże na każdym meczu od listopada zeszłego roku. I wtedy też zobaczyłem, że gdzieś jest to światełko w tunelu na współpracę. Nie było to łatwe też ze względu na to, że wiemy, jakie są czasy. Wiemy, jaki wpływ na gospodarkę całą miała najpierw pandemia koronawirusa, dalej wojna na Ukrainie, a mimo wszystko ten partner jest stabilny, jest mocny i mało tego chce się promować poprzez sport. Tak jak wspomniałem na konferencji, największe wrażenie na przedstawicielach zrobił klimat tej areny Legionowo, tego pięknego obiektu, tych wspaniałych kibiców, którzy przez tyle lat nam kibicują. Rzeczywiście ta moda na piłkę ręczną w naszym mieście znów się narodziła, gdzieś ta hala tętni życiem, gdzieś wspólnie jakimiś działaniami przeróżnymi doprowadziliśmy do sytuacji, że ci ludzie oprócz tego widowiska związanego z meczem naszych zawodników mają jeszcze przeróżne inne atrakcje. I sam klimat tego wydarzenia jest taki, że on rzeczywiście przyciąga. I myślę, że to jest najlepsza wizytówka tego, co tu się udało zrobić. Wiadomo, firmie zależy na jak największej promocji, szczególnie, że ta Superliga niesie za sobą zupełnie inne ekwiwalenty marketingowe niż rozgrywki Ligi Centralnej. Tam jest otwarta telewizja, tam jest masa, najwyższa klasa rozgrywkowa. Bijemy się z najlepszymi zawodnikami w Europie, na świecie, w związku z czym, poza tym taki był cel i taki był cel rozmów. Ja nie wyobrażałem sobie mówić o umowie dotyczącej Ligi Centralnej w momencie, jak mnie interesuje tylko i wyłącznie Superliga. Być może gdyby coś nie poszło po myśli, myślę, że ta firma będzie chciała rozmawiać. Natomiast ja na ten moment widzę nas tylko w Superlidze. Mamy 4 kolejki do końca. Bardzo ciężkie mecze przed nami. Ciężki wyjazd do Wrocławia w najbliższą niedzielę. Dalej mecze z zespołami, z którymi w pierwszej rundzie przegraliśmy. Jesteśmy też innym zespołem. Myślę, że sama świadomość zawodników, którzy wiedzą i namacalnie czują, że mogą za chwilę, za pół roku wystąpić w najwyższej klasie rozgrywkowej, jest największą motywacją. Ja wierzę, że oni wygrają nie 3 mecze, nie 2 mecze, tylko zanotują największą serię, jaką mieliśmy. I taki jest ich cel, żeby wygrać wszystko do końca. Ja przejąłem klub w momencie, kiedy on funkcjonował źle. Dalej spotkała nas pandemia COVID i olbrzymie cięcia. Także od początku gdzieś coś mnie pchało do tyłu, a i tak patrzyłem optymistycznie na tę przyszłość. Tak jak wspomniałem, wtedy ta bariera była zabójcza i nie mogliśmy podjąć takiego ryzyka. Bo takie projekty bardzo szybko się rozpadają. My pracowaliśmy teraz 4-4,5 roku na to, żeby wejść tam jako stabilny ośrodek z właśnie super atmosferą, z kibicami, z całą otoczką organizacyjną i z dojrzałymi przede wszystkim i mentalnie, bo w sporcie to jest ważne, zawodnikami, a ci u nas zrobili niesamowity progres w ostatnich latach.